Zuzanna Augustyn o Edwardzie Wspaniałym i trzech elfach. Dawno, dawno temu, za 8 górami i 12 rzekami, istniała piękna kraina zwana Arkadią. Rządził w niej król Edward zwany Wspaniałym wraz ze swoimi elfami, Paciem, Bociem i Dydaskiem oraz ptaszkiem Gagatkiem. Królestwo to było dla mieszkańców prawdziwym rajem. Wiedzieli oni, że zło istnieje, jednak unikali go, jak tylko mogli. Wszelkie spory sąsiedzkie rozwiązywali zawsze od zaraz i tylko drogą pokojową. Edward Wspaniały na pierwszy rzut oka był niepozornym mężczyzną, lecz słynął z ogromnej siły. Miał duże jak na człowieka dłonie, którymi rozgniatał potężne kamienie. Elfy nie mogły się nadziwić, skąd takie nadprzyrodzone zdolności posiada ich król, ale czuły się przy nim bardzo bezpiecznie. Same zaś nie grzeszyły urodą. Ich wielkie uszy i ogromne stopy wprawiłyby niejednego w osłupienie. Mimo to były to istoty o niezwykłej inteligencji. Ba, znały się nawet na czarach. W ich posiadaniu był amulet, którego używały tylko w nagłych przypadkach. Pod jego wpływem każda istota zapadała w sen na blisko 100 lat. Pewnego razu elfy postanowiły, że pora udać się do lasku rozmaitości i obfitości. Ponieważ zbliżała się zima, pragnęły zadbać o to, by mieszkańcom krainy nie brakowało zapasów pożywienia. Kochani moi, nadeszła pora, aby zgromadzić wszystkich śmiałków i udać się za 8 wzgórza, powiedział do swoich towarzyszy Pacio. Zgadzam się z tobą, musimy wyruszyć o świcie, dorzucił Bocio. I ja się zgadzam, zaraz opracujemy plan wyprawy i damy go królowi do zatwierdzenia, przytaknął ochoczo Dydasek. Ćwir, ćwir, pomoc innym to także moje zadanie, śpiewająco zaćwierkał cudownym głosikiem ptaszek Gagatek. Królowi jak co roku ta wyprawa spędzała sen z powiek. Wiedział bowiem, że za laskiem obfitości znajduje się jaskinia cienia, którą zamieszkuje podstępny smok Arkadiusz. Pilnuje on drzew rozmaitości, by nikt poza nim samym nie mógł skorzystać z ich dobrodziejstw. Wielu śmiałków nie raz, nie dwa odważyło się stanąć do walki z tymże potworem. Na próżno, nikomu jeszcze nie udało się go zgładzić. Drodzy mieszkańcy Arkadii, od dzisiaj trwają zapisy na wyprawę do lasku obfitości po zapasy żywności. Każdemu chętnemu podaruję konia z wielką przyczepą. Przywieziecie dla siebie tyle jedzenia, ile tylko zapragniecie, zadeklarował Edward. Pamiętajcie jednak, że przed zimą grasuje na tych terenach Arkadiusz i pożera wszelkie zapasy z lasu, a wiecznie mu mało i mało, dodał król. Nie mamy czasu, ruszamy o świcie, wykrzyczały chórem elfy. I tak zebrano armię śmiałków. Powozy z końmi czekały już tylko na przywódców wyprawy. Pacia, Bocia, Dydaska i Gagatka. Edward musiał zostać w Arkadii, gdyż dbał o bezpieczeństwo swoich poddanych. Kto wie, czy podczas jego nieobecności na wioskę nie napadłby złowrogi smok. W południe elfy z armią odważnych Arkadyjczyków były już o krok od lasku. W jego pobliżu znajdowała się urocza rzeczka. Elfy zarządziły właśnie w tym miejscu postój.
by omówić plan. Bocio nie mógł oprzeć się pokusie i zdecydował się na małą kąpiel. Teraz musimy się zorganizować, żeby zebrać zapasy z każdej części lasu, zdecydował Pacio. Pamiętajcie, aby mieć oczy dookoła głowy, ostrzegał zaniepokojony Bocio. Spokojnie, moi drodzy, będę fruwał nad drzewami i w razie niebezpieczeństwa głośno zaćwierkam, przemówił Gagatek, chcąc dodać odwagi swoim towarzyszom. Zrobili tak, jak uzgodnili. Wozy z końmi wjechały w głąb lasu. Elfy liczyły zapasy i sprawdzały w księgach to, co jeszcze trzeba było zebrać. Nagle Dydasek poczuł silny powiew powietrza. Nie czekając ani chwili, postanowił zobaczyć, czy wszystko idzie zgodnie z planem. – Bocio, słyszysz te przeraźliwe odgłosy? – Mam nadzieję, że… – Dydasek nie dokończył, gdyż ujrzał smoka. Prawdopodobnie rozbudziły go głośne tupoty koni. Bestia była rozdrażniona do granic możliwości. Zobaczywszy elfy i armię śmiałków, smok zaczął wydawać głośny ryk. Zawsze, gdy to czynił, ziemia drżała, a domy zamieniały się w gruzy. Pożerał wszystkie obfitości z lasu. Gdy ponownie zgłodniał, wyruszał na łowy i tak od nowa. Jedzenia było coraz mniej. Bocio nie chciał nawet myśleć, że zapasy nie dojadą do Arkadii. Nagle wpadł na pomysł, by odwrócić uwagę zagrażającego im stwora. Zaczął nucić wesołą piosenkę. Jesteś wielkim smokiem z jednym bystrym okiem. Od dawna tu rządzisz, nieźle nas urządzisz. Nie zbliżamy się do ciebie, choć czujemy się jak w niebie. I nagle smok zastygł bez ruchu. Zaczął przysłuchiwać się melodyjnym dźwiękom piosenki. Następnie odwrócił się i wszedł do swojej jamy. Do Dydaska i Bocia właśnie dotarli Pacio z Gagatkiem. Zaczęli obmyślać misterny plan zgładzenia potwora. Wiedzieli, że nie mogą zawieść Edwarda ani mieszkańców ich ukochanej krainy. To w elfach Arkadyjczycy pokładali nadzieję na lepsze życie. Dobra, dobra, dosyć tchórzostwa. Musimy stanąć na wysokości zadania i pozbyć się smoka, powiedział stanowczo Pacio. Zaraz, zaraz, przecież mamy amulet, dorzucił Dydasek. Ćwir, ćwir, no oczywiście, bez amuletu nie ma do lasku biletu, zadowcipkował Gagatek. No dobra, już go wyjmuję, przytaknął kolegom Bocio. Gdzie mój amulet? Czyżbym zapomniał go spakować? Zapytał niepewnie Bocio. Co? Chcesz powiedzieć, że zgubiłeś amulet? Co to, to nie? Wykrzyczały elfy. Bocio zamaszyście włożył rękę do kieszeni. Gdy zaczął wnikliwie przewracać jej wnętrze, spostrzegł, że jest dziurawa. Poczuł ogromny ucisk w gardle, po czym zbladł. Najgorsze, że nie miał pojęcia, jakim cudem zgubił amulet. Teraz wszystko stracone. Nie ma najmniejszej szansy na pokonanie Arkadiusza. Czuł, że to przez niego kraina pójdzie w zatracenie. Gagatku, musisz polecieć do Arkadii po Edwarda. Teraz tylko ty możesz pomóc nam wyjść z tarapatów, rzekł Dydasek. Ćwir, ćwir, niezły mamy młyn, lecz po to jestem dla was, by problemy rozwiązywać od zaraz. Ćwir, ćwir.
Wyćwierkał gagatek i odleciał daleko przed siebie. Elfy nie miały czasu do stracenia. Musiały przemyśleć, jak odtransportować konie ze spakowanymi już zapasami żywności w kierunku Arkadii. Postanowiły wykorzystać to, że smok zasnął i liczyła się każda minuta. Były przekonane, że kiedy potwór ponownie się obudzi, zaatakuje ich znienacka. A wtedy kto wie, co może stać się elfom i całej armii śmiałków. W tym czasie gagatek gnał szybko, ile sił w skrzydłach. W pewnym momencie przypomniał sobie, że kiedy odpoczywali nad rzeką, Bocio wszedł do wody, by wziąć kąpiel. Postanowił, że przeszuka to miejsce bardzo dokładnie. Miał przeczucie, że być może elf zgubił go właśnie tam. I kiedy tak zbliżał się do potoku, zobaczył coś błyszczącego. Nie czekając ani chwili dłużej, pofrunął w kierunku błyskotki. Gagatek nie mógł posiąść się z radości, że magiczny przedmiot znajduje się w jego dziobie. Teraz tylko musiał przetransportować go na własną szyję. Na rzece była Tama, a pod nią mieszkała rodzinka bobrów. – Ćwir, ćwir, czy pomożesz bobrze mi? – zaćwiergotał gagatek. – Oczywiście, mój drogi, w życiu trzeba sobie pomagać – odparł bóbr, po czym ostrożnie zawiesił amulet na szyi gagatka. Zadowolony z siebie ptaszek pofrunął na ratunek przyjaciołom. Po drodze rozmyślał nad tym, czy nie przydarzyło się coś złego jego przyjaciołom. Bardzo chciał zdążyć na czas, gdyż wiedział, że w jego skrzydłach jest teraz los Arkadii. – Pacio, Bocio, czy widzicie to, co ja? – zapytał Dydasek. – To gagatek leci nam na ratunek. Coś wisi na jego szyi. Czy to jest amulet? Zapytał niepewnie Bocio. Biedny już powoli tracił nadzieję na odzyskanie talizmanu. Teraz myślał nad tym, jak go użyć. Zwoławszy zebranie, oznajmił, że w nocy, kiedy smok będzie spał, załadują zapasami ostatnie wozy z końmi tak, by byli gotowi do powrotu. I tak się stało. Od tej pory Bocio został przywódcą wyprawy. O północy zwołał ostatnich śmiałków, a oni wkroczyli do lasu i... Nagle usłyszeli wrzask. Ich oczom ukazał się Arkadiusz. Zrobił się popłoch. Wszyscy zaczęli się ratować, jak tylko mogli. Nie czekając ani chwili dłużej, Bocio wyciągnął talizman. Teraz to już na nim spoczywała odpowiedzialność za losy całej Arkadii. Wszystkie elfy zebrały się w pobliżu smoka. Czary, mary, hokus, pokus, niech amulet uśpi tego smoka, wydusił resztkami sił Bocio. Ham, mala, manta, sekus, ne. Niech bestia na 100 lat zaśnie se, dorzuciły elfy chórem. I tak jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki udało się uśpić Arkadiusza na 100 lat. Wszyscy śmiałkowie cieszyli się z sukcesu elfów i razem świętowali. Od teraz Arkadia płynęła nie tylko mlekiem i miodem, ale miała także dostęp do obfitości i rozmaitości z lasu zza 8 gór. Hurra! Hip, hip, hurra! Wiwatowali na cześć elfów i śmiałków mieszkańcy Arkadii, widząc powracających bohaterów. Nawet Edward nie mógł się nadziwić,
jaką odwagą wykazali się jego najbliżsi. Drodzy przyjaciele, pokonaliście wiele przeszkód i wróciliście cali i zdrowi wraz z zapasami jedzenia na kolejnych parę lat. Mieszkańcy Arkadii są wam bardzo wdzięczni, wygłosił przemówienie Edward. Tak, nasz królu, daliśmy radę, odpowiedziały chórem Bocio, Wydasek, Pacio i Gagatek, po czym zaczęli chichotać z radości. Przyjaciele uzgodnili, że to, co przydarzyło się na wyprawie, pozostanie tylko między nimi. W końcu poradzili sobie z podstępnym i żarłocznym smokiem Arkadiuszem. A król? Edward był dumny z ekspedycji elfów, ale nigdy nie dowiedział się o poczynaniach swoich przyjaciół. Wiedział jednak, że zdziałali cuda. Odtąd Arkadia słynęła jako kraina wiecznego szczęścia i wielkich możliwości. Elfy zaś cieszyły się chwilą i doszły do wniosku, że jest cudownie, bo Arkadiusz wybudzi się aż za 100 lat. Wtedy Bocio zanucił wesoło. Ta kraina jest szczęśliwa, tu każdy starości dożywa. Cieszcie się, przyjaciele, możliwości macie wiele. Podły smok nie będzie was nachodzić. Cieszcie się i żyjcie tu w zgodzie.